sprawcy najpierw za pośrednictwem sieci internet włamali się na konto e-mail pokrzywdzonego, a następnie włamali się na jego konto na portalu Allegro oraz PayU. Dalej proceder polegał na skopiowaniu, na przejęciu danych z karty kredytowej zgłaszającego i przelaniu około 3000 zł na konto operatora PayU. Policjanci zatrzymali 32-letnią kobietę, 33-letniego mężczyznę i 26-latka. W mieszkaniu w Poznaniu, w którym przebywali, zabezpieczono dowody oszustw. Wszystko to zostało przekazane do badań. Jak się okazało, wszystkie zatrzymane osoby były już wcześniej karane za przestępstwa narkotykowe i oszustwa. Prokurator na wniosek policji zastosował wobec oszustów poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Grozi im do 5 lat więzienia. Policjanci ustalili też kolejnych 10 pokrzywdzonych przez tę grupę.